Nie! Nie! Nie zaczepię mnie, proszę cię, nie zaczepię mnie. Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Jestem tak zniechęcona, zrezygnowana, aż po prostu z pogranicza depresji. Tak jak widzicie. A to stąd, że nawet nie umiem złożyć myśli, widzicie? Spotkało mnie coś mega wkurzającego, mega irytującego. Znajduję się w sytuacji w ogóle, w której cały czas ten powód do irytacji jest. Boże, w ogóle wiecie co? Widzę opóźnienie na kamerze. Mówię i widzę, że jest opóźnienie. Co za przedziwne, psychodeliczne wrażenie. No dobra. Znajduję się w tej irytującej sytuacji już jakiś czas. I odebrała mi ona większość radości z codzienności. Oczywiście ogarniam, żeby to zmienić. W każdym razie. Ta sytuacja jest dobrym punktem wyjściowym do dzisiejszego filmu. Mianowicie do filmu o wściekłości i o tym, jak ją rozładowywać. Nie, to wrażenie jest okropne. Wynajęłam dom. Nie było łatwo, bo aktualnie niełatwo się wynajmuje coś. Ludzie często nie raczą ci odpowiedzieć, czy się z tobą umawiają, czy nie. Czy, nie wiem, komuś innemu wynajęli, czy ktoś jest przed tobą w jakiejś kolejce oczekujących, czy oni się jeszcze nie zdecydowali, czy co. No więc wynajęłam tam, gdzie się dało. Zapłaciliśmy miesiąc wcześniej, żeby mieć zaklepane i żeby facet dokończył sprawy remontowe i sprzątnął po remoncie. No i co po miesiącu się okazało, kiedy się wprowadziłyśmy, że nic nie jest zrobione, nic. Syf jest tak w ogóle, to jest 24-letni syf. Syf kiła, mogiła i myszy. I do tego gładzie na ścianach i odnowione ściany i położone płytki. Nie, w ogóle nic nie posprzątane, jakiś obłęd. No a dodatkowo, kiedy pan zaczął przyjeżdżać tutaj, niby robić różne rzeczy, to się okazało, że jego zachowanie jest w ogóle nieakceptowalne. I o ile do mnie jeszcze się nie spruł, to do Ariadny pruje się regularnie. Pruje się do swoich kolegów, których tu przyprowadza, żeby coś robili. Oni odwalają kompletną bardachę i ogólnie to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. Jaki to ma wpływ na mnie? No ani się rozpakować porządnie, w ogóle się rozpakować niby po co, jak zaraz będzie człowiek przeprowadzał, bo to po prostu ten dom się nie nadaje jednak do mieszkania. Miał się nadawać, no ale ja nie będę naprawiać tego za właściciela, no nie? Bardziej, że on nie widzi problemu. Słyszycie tą lodówkę? Ja po prostu umrę na melta. No. Skupić na pracy dla mnie to jest problem w takich warunkach, w takich w ogóle warunkach społecznych również. W takim okresie przejściowym, że ja wiem, że czegoś następnego potrzebuję szukać. No, jakaś w ogóle niefajna sytuacja, no. No więc oczywiście od razu zaraz opóźnienia we wszystkim w pracy. Nie jestem w stanie się skupić na tym, na czym mi zależy, żeby to zrobić porządnie, żeby to w ogóle zrobić i tak dalej, i tak dalej. No dobra. Ale do meritum, ad rem, bo gadam i gadam i nic z tego nie wynika jak na razie.
Chciałabym Wam pokazać. Ja oczywiście tak jestem, zmęczona, zniechęcona, sfrustrowana i niezadowolona. Natomiast nie jestem już wściekła, ta wściekłość mi już nie wraca. I chciałabym Wam właśnie zaprezentować metodę, która na to pozwala. Dla wspierających będzie tu zaraz wersja z dosłownym cytatem. Na publicznym nie będzie dosłownego cytatu. Dosłownego cytatu czego? Otóż kiedy wkurw osiągnął apogeum, to powiedziałam Ariadnie, żeby usiadła i pisała, a ja będę dyktować, co mamy do powiedzenia właścicielowi. I ja w tym czasie coś tam przestawiałam, nie wiem, sprzątałam czy z czymś innym walczyłam. Podskakiwałam, machałam rękami, krzyczałam i ogólnie pajacowałam. Ariadna oczywiście też dodawała coś od siebie. I tak oto powstał list, gdzie w punktach bardzo ostro mówimy wszystko, co mamy do powiedzenia temu człowiekowi na temat jego wszelkich zachowań. Znajdują się tam określenia, jakie Myślina na język przyniosła i jakie między mną, Ariadną, a Remkiem na temat tego człowieka paść powinny. I paść mogą, i paść mają prawo. I serio są prawdziwe. I serio są adekwatne. I nie zaszkodziłoby mu, gdyby sobie uświadomił ich prawdziwość. Napisałam to i to przyjął formę takiego listu, czy takiej notatki, z którą mogłabym się następnie posłużyć, spotykając się z nim. I powiedziałam, że on powinien się zmierzyć z takimi słowami i naprawdę by mu nie zaszkodziło, gdyby do niego dotarło, że one są prawdziwe. Ale nie dotrą. Do człowieka, który zachowuje się poniżej pewnego poziomu, informacja o tym, że jest to poniżej pewnego poziomu, nie dotrze. Dlatego nie ma sensu do niego z tym startować. Bo to wzbudzi tylko agresję, jeszcze większą agresję. A nic i tak mu się nie przetłumaczy. No i co? List powstał wulgarny, śmieszny, rozległy. I sobie poleżał tydzień. I chyba nie do końca, niezbyt wyraźnie wytłumaczyłam Ariadnie, że ten list nie posłuży do tego, żeby jemu go przedstawić. I on tak przyszła do mnie po jakichś dwóch czy trzech dniach i mówi, że wiesz co, ale może tak zbastujmy z tonem tego listu, bo to chyba nie ma sensu go tak startować, bo to i tak nic nie zmieni, a tylko on w jakiś szał wpadnie. No więc oczywiście, że ten list w takiej formie w ogóle nie powstał po to, żeby go przedstawiać właścicielowi domu, który wynajmujemy. Jasne, że nie. On powstał po to, żeby wyładować wściekłość. Żeby wyładować wściekłość w sposób, który nie będzie szkodliwy dla mnie i Ariadny. Czy mnie interesuje, czy on nie będzie również szkodliwy dla właściciela tego domu? Nie, nie interesuje mnie to, ponieważ to w ogóle nie jest moja sprawa. To jest dorosły człowiek, który traktuje najemców karygodnie, jak idiotów, który traktuje kobiety jak podgatunek, który ma mnie i Ariadnę za jakieś kompletne frajerki, które wykorzysta i generalnie tak w ogóle patrzy na innych ludzi. Pozwala sobie na rzeczy, na które sobie absolutnie nie powinien pozwalać. I jest człowiekiem właśnie o wiele bardziej dorosłym niż my, to znaczy ponad 70-letnim nauczycielem byłem. Więc od takiego człowieka naprawdę można wymagać, żeby on wiedział, jak się zachowywać normalnie, w związku z czym, jak on by się poczuł z tym, co jest tam napisane, w sposób, w jaki zostało to napisane, to nie jest mój problem. On powinien naprawdę dostać tym. Natomiast nie ma to sensu dla mnie i dla Ariadny. To znaczy, my byśmy
pogorszyły swoją sytuację, gdybyśmy z tym listem do niego wyskoczyły. A z tymi sformułowaniami do niego wyskoczyły. Tu nie chodzi o to, żeby z zarzutami do niego nie wyskoczyć. Natomiast właśnie z tymi sformułowaniami nie ma sensu. Więc po co w ogóle je artykułować? Dlatego, że emocja to jest coś, ja wam to mówię od jakiegoś czasu, emocja to jest taki sygnał od ciała i od podświadomości, że mi coś bardzo nie pasuje. I emocje muszą przepływać, ponieważ jeśli je kitramy w sobie, jeśli je kisimy w sobie, to one wpływają na cały nasz układ i nas zamęczają i zadręczają. I owszem, coś, co mnie teraz zamęcza i zadręcza, to jest to poczucie tymczasowości i niestałości. Ja potrzebuję mieć bardzo stabilną sytuację i taki zupełny luz i nie musieć załatwiać innych spraw, żeby móc się skupić na pracy. Każdy człowiek z ADHD, czyli z zaburzeniami koncentracji i uwagi, ma takie problemy i w ogóle każdy człowiek potrzebuje jakiegoś spokoju do tego, żeby sobie intelektualnie móc pracować, a już ADHD-owiec tym bardziej. Autysta w jakiejś sytuacji przejściowości, zmienności, niewyjaśnioności przyszłości też będzie się czuł dodatkowo źle. I dlatego zawsze powinieneś znaleźć metodę, żeby to z siebie wywalić, wykrzyczeć, wyżygać, wyładować, żeby to wyrazić, wyeksponować, wszystkie wydostać, wydobyć z siebie. Dobrze wiecie, że tłumienie emocji, trzymanie wszystkiego w środku kończy się nerwicą, zaburzeniami lękowymi, dysocjacjami, takimi różnymi spastycznościami w ciele, zespołem jelita drażliwego i tak dalej, i tak dalej. Problemami z płucami, problemami z sercem. Dlatego naprawdę wściekłość należy rozładowywać. I to jest pierwsza wytyczna. Druga rzecz, którą z wściekłością, ze złością, czy w ogóle z emocjami należy zrobić, to należy je zaadresować, oczywiście. I ono zaadresowanie zawsze, ale to zawsze powinno być oczywiście w stronę osoby, która to spowodowała. To znaczy, że czasami naprawdę trzeba się zastanowić 10 razy, kto nas wkurzył, bo niekoniecznie dobrze nam się wydaje. To znaczy na przykład, jeśli stłumimy wściekłość na szefa, to łatwo się poładujemy na żonie albo na dziecku. Potem się nie dziw, że masz wrogów w domu. Zastanów się 10 razy dobrze, jeśli sytuacja jest jakaś nagła i wątpliwa, kto cię wkurzył. Jeśli jesteś furiatem, no to 10 razy się zastanów, tak? Jeśli jesteś osobą, która jakoś nie dokonuje stałego przepływu emocji, nie do końca rozumie, co się z nią dzieje, 10 razy się zastanów. Natomiast jeśli jesteś osobą, która dobrze ogarnia przyczyny i skutki, to prawdopodobnie bardzo łatwo będzie ci stwierdzić, kto jest powodem twojej złości. No oczywiście u mnie powodem mojej złości, wściekłości i w kurwu jest ten szalony człowiek nieodpowiedzialny. Tak wspierający to z tego listu wywnioskowali bardzo łatwo, co on robi, natomiast cała reszta was może nie wiedzieć, więc podam takie przykłady, jak to, że półtora miesiąca po tym, jak zapłaciłyśmy pierwszy czynsz, czyli chyba 3 tygodnie po naszym wprowadzeniu się tutaj, czy 2 tygodnie po naszym wprowadzeniu się tutaj, właściciel wreszcie zamontował światło w łazience i zamontował je na takiej wysokości, że ja zaczepiam głową o żarówkę. Oczywiście to jest jakiś tam kabel domontowany do jakiegoś innego kabla.
a Ariadna obmacywał. Takie klimaty. A jeszcze, żeby podkreślić poziom absurdalności tego człowieka, to on w ogóle źle podał adres. Tutaj nie ma numeru na domu. On nie zna adresu tego domu. Także podejrzewam, że... Urząd Skarbowy też nie zna adresu tego wynajmu. Ale to jest proces in progress. No dobra, także zaadresować złość. Zaadresować pod jego adresem oczywiście. Tak więc nasz list pełen wyżygu został zaadresowany do tego człowieka. To było konkretnie o nim, na temat jego zachowań, na temat tego, czego my od niego oczekujemy i czego ma się od nas spodziewać, tak? Nigdy nie adresuj gdzie indziej. I o ile jasne, bierz odpowiedzialność za swoje własne decyzje, swoje własne kroki, no to też nie adresuj pod swoim adresem wściekłości za to, że ktoś się po prostu ma za frajera i oszukał. Bo oczywiście można było dopilnować teoretycznie, praktycznie nie. Można było nie wynajmować wcześniej, tylko od momentu, kiedy było potrzeba, teoretycznie, a praktycznie nie. Ja potrzebowałam spokoju, że my w ogóle mamy jakiś następny adres i to było najistotniejsze. I na szczęście jest lato, więc to nie jest jakiś bardzo duży problem. Nie podoba mi się to, że to trzeba będzie zaraz zmienić. Ale jakoś tam do września da się tu żyć i czegoś następnego szukać, nie? Więc ja absolutnie nie zamierzam mieć pretensji do siebie o tę sytuację, choć oczywiście o różne sytuacje, które mnie w życiu spotkały, mogę mieć jakiś żal, widzę jakieś tam swoje błędy, zbyt długie pobłażanie, na przykład przymykanie oczu, znaczy jest niewłaściwe zachowanie, no nie? Ale to nie ja jestem właściwym adresem, żeby teraz wkurzać się na siebie, że ktoś mnie próbuje po prostu, nie wiem, on chyba nawet nie próbuje nas wykorzystać, wiecie? On jest chyba po prostu jakiś taki... Znaczy, widzę, że to jest bardzo cyniczny człowiek, bardzo nastawiony interesownie wobec każdego, z kim się zadaje, tak aż niezdrowo interesownie. Natomiast ja nie jestem pewna, czy on jest świadomy na przykład, że... Czy on jest świadomy syfu na przykład. Ja nie jestem pewna, czy on wie, co to jest brud. I że jakiś tam poziom brudu jest nieakceptowalny. Ja nie wiem na przykład, czy on wie, czym jest kultura osobista, chociaż tak, pokazuję ją czasami. Zaadresowano. No i teraz jest następny etap. Następny etap to jest cenzurowanie. Cenzurowanie wymaga czasu. Dlatego wkurw powinien być albo wykrzyczany do przyjaciela, czy tam, nie wiem, partnera, albo napisany, albo nagrany i powinien sobie odleżeć. Nigdy nie powinien być od razu nadawany do osoby, która cię doprowadziła do wściekłości, do wybuchu wściekłości w ogóle. Bo ty sam możesz tym zaszkodzić. Tak jak mówię, no ja... Wiecie, są sytuacje, w których można i należy się martwić o to, jak osoba, która wywołała wasz wkurw, go odbierze, jak sobie z nim poradzi. Natomiast tutaj to w ogóle nie jest taki przypadek, nie? Ale ten wkurw zaszkodziłby mi, a więc i Ariadnie, a więc i kotom, a więc i psom, a więc i Remkowi.
A więc i fundacji, i tak dalej, to jest cała lawina, nie? Zależności. W związku z czym w ogóle właśnie nie powinien być nadawany w tej formie. No więc czekamy. Jedną noc się prześpimy z tym. Jezu, te wszystkie komary, muszki, muchy też mnie doprowadzają do... Co, Madziu? Zwariowałam? Ty, Madziu, śmierdzisz, tak śmierdzisz strasznie. Tak strasznie śmierdzisz, że w ogóle mój poziom tolerancji na frustrację się strasznie obniżał. Odkąd wytarzałaś się w nie wiem czym. Smutno ci? Wiesz, jak mi jest smutno, jak wącham ten smród? Znaczy umyję ją, nie? Ale nie mamy tu ciepłej wody oczywiście, bo jeszcze się nie udało zamontować grzałki, o której rozmowa była na początku czerwca, że będzie zamontowana w bojlerze. Więc wodę trzeba grzać na kuchence. W końcu się doprosiłam jednego palniczka gazowego, gdzie też była rozmowa od początku, że czy tu będzie kuchenka? Bo jak nie, to ja załatwię, bo ja gotuję mężowi i wysyłam za granicę obiady i sama dla nas też dużo gotuję i to jest dla mnie jeden z najważniejszych sprzętów oprócz lodówki. I lodówka miała być, 2 dni ją myłam myjką parową, potem stwierdziłam, że nie, tu po prostu tu nie wolno włożyć jedzenia. Nigdy już. No i kuchenka też się pojawiła, tylko się okazało, że w ogóle nie ma złącza do reduktora i w ogóle ktoś to złącze próbował zrobić z części hydraulicznych. Także nie wiem, w ogóle ten gościu to się ma ochotę, nie wiem, karnie w ogóle odpowiadać za śmierć jakichś ludzi w tym domu, ja nie wiem. No więc upiora Madzia, ale na razie wącha mi smród i się denerwuje. Bo najwyraźniej lubię się denerwować. No dobra. No i... czekamy. Jeden dzień, drugi, trzeci... Tak spada ten kurw. No i... Nie wolno dopuścić do tego, żeby on zupełnie przeszedł. Dlatego, że wtedy wytwarza się taka postawa osoby, która nie staje we własnej obronie. Która nie dba o własne interesy, a to jest niedopuszczalne. Która się wkurza, odpuszcza. Tak, często znacie na przykład z domów dysfunkcyjnych czy ze związków dysfunkcyjnych, że jest awantura. I mija jakiś czas i tak jakby nic się nie stało, nie? Nic nie zostaje wyjaśnione, tylko po prostu przechodzi. I to jest oczywiście totalny dramat. Tak się w ogóle buduje dramaty. I tak być nie może i nie powinno i nie jest dobrze. Więc kiedy już ten wkurw tak bardzo mocno opadnie, to my sięgamy znowu po ten zapis tego wkurwu. Czy też po rozmowę z osobą bliską, do której z tym wkurwem wyskoczyliśmy, żeby go wyrazić, tak? Nie żeby na nią wylać, tylko żeby go wyrazić. Czyli żeby opowiedzieć o co, za co i na co jesteśmy tacy wściekli na kogoś innego. Czy wracamy właśnie do tego listu, czy do tego nagrania? Do listu najlepiej. I jeszcze raz to samo wyrażamy już emocjami, które są teraz adekwatne. Teraz dla nas są naturalne. I to po tych kilku dniach to jest już zimne i nagle przestajemy właśnie posługiwać się i zaczynamy się posługiwać normalnym językiem, stonowanym, opanowanym, może nawet zimnym. Jeśli jeszcze nie zimnym, zachowującym, wyrażającym, podkreślającym,
taki naprawdę lodowy dystans, to odłóżmy to jeszcze raz, ponieważ naszym celem będzie wyrażenie swojego gniewu, swojej złości w sposób, który osobie, która go spowodowała, nie pozostawi wątpliwości co do tego, że właśnie z pozycji w miarę bliskiej jakkolwiek nam, nie mówię, że bliskiego człowieka, no ale na przykład takiej, że darzymy tę osobę sympatią, ona zostaje odsunięta na maksa. Będzie traktowana z dystansem, zimno, minimalistycznie zupełnie, a nasz kontakt z nią będzie się ograniczał tylko do tego, co jest potrzebne. I nie może liczyć już na to, że wzbudzi w nas jakąkolwiek sympatię, która to posłuży jej do tego, żeby jakkolwiek zmanipulować nasze zachowanie lub powstrzymać nas przed wyciągnięciem konsekwencji. A więc tak schładzamy. Schładzamy do stopnia, w którym zamiast 100 słów użyjemy 10. Do stopnia, w którym będzie nam się chciało mówić o tym w ten sposób. Cicho, słabo, bezemocjonalnie. I niech to trwa tyle, ile będziesz potrzebował. Ja na przykład nie wiem w tym momencie w ogóle, czy ja chcę z tym człowiekiem o czymkolwiek rozmawiać. Czy ja będę chciała powiedzieć już tylko jedną rzecz. Że się wyprowadzamy. Już. W momencie, w którym będziemy się wyprowadzać. Czy kiedy to będzie dla nas korzystne. Bo ja nie chcę, żeby on mi tu wpadał i coś naprawiał i darł się na tych swoich kolegów i brudził wszystko i Madzie mi straszył. Madzia się bardzo boi takich chłopów. W związku z czym chyba już nie jest w ogóle w moim interesie poruszenie jakiegokolwiek tematu, czegokolwiek związanego z tym wynajmem. Tak więc, w tym procesie wygaszania, wyciszania, wychładzania zastanawiasz się kilkukrotnie, czy czegoś nie wykreślić. Czy coś jest warto mówić? Czy coś jest w ogóle warte tego, żebyś ty męczył swoją jadaczkę wyrażeniem tego? A czy ty w ogóle chcesz, żeby ten człowiek coś w tym zakresie jeszcze robił? Bo jeśli nie chcesz, to po co w ogóle mu coś o tym mówić, nie? A czy ty chcesz, żeby on coś zrozumiał? Jeśli tak, to po co w ogóle ci to? Rozumiem, że na przykład przy rozstaniu z partnerem będziesz chciał, żeby on zrozumiał, dlaczego go rzuciłaś. Warto jest się zastanowić właśnie nad każdą rzeczą, którą chcesz tej osobie powiedzieć, tak przez tydzień albo dwa, czy w ogóle warto. I pisz tych listów wściekłych za mnóstwo, ile potrzebujesz, jeden za drugim. Ale zastanawiaj się, czy wysyłać, a tym bardziej, czy w ogóle rozmawiać. Bo tak naprawdę to jeśli zakończyłeś z kimś związek, to być może serio już nie ma o czym gadać. Oczywiście często kończenie związków jest właśnie takie dosyć emocjonalne, dlatego że ci się wydaje, że to jest jedyna opcja, a potem się okazuje, że dalej się jednak można dogadywać. Więc no w ogóle związki to jest bardzo trudna sprawa, nie? A w każdym razie polecam tak samo, a przede wszystkim w związkach sobie z tym radzić. To znaczy właśnie
wyładowuj wściekłość w tych listach i czekaj z każdą sprawą. Jeśli związek ma sens, to nic się nie stanie, jeśli wyjaśnicie sobie za 2 tygodnie. Najwyżej przez te 2 tygodnie będziecie oboje chodzić po ścianach. Ale miłość się nie kończy z dnia na dzień. Ale miłość się nie kończy z dnia na dzień i związki tak po prostu się nie rozmywają tylko dlatego, że się do siebie nie odezwiecie. Natomiast w związku wściekłość bardzo łatwo się nakręca, dlatego że każdy najmniejszy afront z drugiej strony potwornie boli i jest bardzo łatwo o to, żeby odpowiadać agresją. I rany wynikające z tego, że użyjesz wściekłości wobec swojego partnera, wyrazisz tę wściekłość na gorąco, to prawdopodobnie tak wyeskaluje, że rany, które powstaną w wyniku tego, będzie bardzo ciężko zagoić. One będą wybrzmiewały, wracały. Więc niezależnie od tego, czy związek już się skończył, ty jeszcze sprawdzasz, czy tego trupa się da reanimować, czy związek się skończy, tylko toczy się awantura, warto wściek sobie zarchiwizować, zdokumentować i poczekać. Natomiast koniecznie trzeba go wyrazić wtedy na gorąco, kiedy on jest taki właśnie gorący, rozbuchany, wściekły, po to, żeby go w sobie nie kisić. Tylko po prostu oszczędź sobie i drugiej osobie wywalania wściekłości na nią. Tym bardziej, że często może się okazać, że następnego dnia czy za 3 dni, że to, co wówczas, gdy tworzyłeś ten wyżyk wściekłości, było dla ciebie jasne, że to jest wina drugiej strony, no to może się okazać po tych kilku dniach, że w zasadzie to sam sobie jesteś winny, albo sam się do tego mocno przyczyniłeś. I oszczędzisz sobie wtedy też poczucia zażenowania samym sobą. A drugiej stronie ograniczysz poczucia palącej niesprawiedliwości. Dlaczego ja nie proponuję, żeby złość na przykład wybiegać, nie wiem, wywalczyć, wytańczyć, wyrąbać w drewnie? Dlatego, że ogromne, mocne emocje wpływają na myśli i myśli pod ich wpływem powstają. A myśli to są słowa. I jeśli ty spróbujesz to rozładować bez słów, to jakby w ogóle nie ruszysz tego obszaru, w którym te myśli powstały, a one powstały. I one ci wybrzmiewają w głowie. I żeby one w tej głowie się nie trzęsły, to ty musisz te myśli wyrazić. Dlatego nie wybiegasz wściekłości i nie wyrąbiesz jej. Jasne, to może pomóc, ale to nie wystarczy. To będzie za mało. Wściekłość zawsze jest o coś. To są konkretne zarzuty, konkretne sprawy, które ty możesz nazwać. I próba znowu jakiegoś takiego stłumienia siebie, czyli na przykład swoich myśli, po to, żeby ograniczyć rozmiar tej wściekłości na siłę. Bo ty na przykład chcesz o sobie myśleć, że jesteś osobą, która nie ma takich okropnych myśli. To będzie tylko bypassingiem i skończy się tym, że ci się po prostu biernie złość gdzieś bokiem uleje. I jeszcze, dlaczego właśnie trzeba to rozładowywać? Dlaczego trzeba rozładowywać złość? Dlaczego ludzie, którzy nie wyrażają złości, to są źli ludzie? Tak, to są źli ludzie. Tu jest kamera, tutaj.
osoby, które nie wyrażają złości, to są źli ludzie. Dlatego, że te osoby takie delikatne, które nie potrafią się złościć, to są osoby, które rozładowują frustrację i złość biernie. Czyli drobnymi złośliwościami, drobnymi krytykami, podstawieniem ci nogi w taki minimalny sposób, ale wystarczający, w momencie, w którym ty najbardziej potrzebujesz, żeby ci nie utrudniać. To są osoby, które złożą ci gratulacje z takim komentarzem, na przykład znakomicie jak na ciebie. Tak, zostawią ci niepewności, niesmaki. I myślę tutaj o konkretnej osobie, z którą się przyjaźniłam 26 lat. To była osoba właśnie, która była taka... Ona się tak nabawała tym, że ona właśnie nie potrafi się złościć. I ona się tak snobowała na to, nie? Uważa, że to jest jakaś jej wielka zaleta. A przedstawiała to jako taki swój brak, w sensie, że ona nie ma czegoś dla siebie, nie ma złości dla siebie. Ona jest taka biedna, nie? Ale też taka szlachetna. A jak do mnie dotarło, ile jadło to dziewczynisko sączyło w moje życie codziennie przez te 26 lat, to mi się to dzisiaj żygać chce. Uważam ją za jedną z najgorszych osób, jakie w życiu spotkałam. I trwałam w tej toksycznej przyjaźni, dopóki ja się porządnie nie sterapeutyzowałam. Od zerówki po prostu. To marne dziewczynisko trzymało mnie pod butem. Z jednej strony dając mi marchewkę różnych pochwał, a z drugiej strony wieczny kij tego, że to jest jak na mnie. Tak. Albo że ona jednak mimo wszystko nie aprobuje, albo ona wymaga, albo ona oczekuje. Czegoś, czego ja nie mam, nie? Albo no, że ja jestem super najlepszą przyjaciółką. No ale tamta to jest najfajniejsza jej koleżanka. Czyli ja jestem jej przyjaciółką, ale fajna to niekoniecznie jestem, nie? I takich jakichś dziwnych rzeczy, które sprawiały, że ja stawałam po prostu na głowie, żeby na nią zasłużyć, było mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I później oczywiście, że ja się pakowałam w toksyczne związki, bo się moja najlepsza przyjaciółka sprawiała, że ja się czułam cały czas jak w typowym toksycznym związku, no to dla mnie już toksyczne związki niczym się nie różniły od najważniejszej relacji w moim życiu, nie? Także ja w ogóle potrzebowałam terapii, żeby zrozumieć, że ja jej nienawidzę. Że ja mam syndrom sztokholmski. Przestudziewu wszystko. I tak, ona nigdy nie wyraziła mi złości wprost. Ona nigdy nikomu na nic i wobec niczego nie wyraziła złości wprost. Ona subtelnymi metodami sprawiała, że każdy czuł się, jakby ją krzywdził. Albo jakby na nią nie zasługiwał. Zależy od tego, jak jej się kogo lepiej, jaką metodą lepiej tresowało. I dlatego nie dawajcie sobie mówić, że są dobre i złe emocje, bo emocje to po prostu emocje. I każda osoba, która wam mówi, że nie wolno krzyczeć, nie wolno przeklinać, że ty jesteś furiatem, że sobie nie radzisz, jeśli ty odczuwasz jakieś emocje, czy wściekłość, furię, omijajcie takie osoby. Bo im jest na rękę to, żebyście wy
nie wyrażali, bo im jest na rękę to, żebyście wy nie stawali w swojej obronie. Natomiast oni będą was zatruwać delikatnie, powolutku i skutecznie, nie wyrażając jakiejś złości wobec was wprost, no bo przecież to im szkodzi, zaszkodziłoby to im na wizerunek, nie? Na wizerunek po prostu świętych aniołów. Delikatnych, cudownych istot. Pełnych światła i miłości. I tylko dobrych wibracji. Dziękuję bardzo.